Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 1. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zapraszam was na wyścigi uliczne. Zaczniemy sobie właśnie od nich. Tu zdobyłem pierwszą pozycję, tutaj też bez problemu. Zacząłem sobie grać na trybie normalnym, nie symulacyjnym. Także jest o wiele łatwiej. Weźmiemy sobie Lotusa Exige'a, który prowadzi się świetnie jeszcze na tym trybie normalnym, a nie symulacyjnym, to już podejrzewam, że w ogóle będzie ekstra. Mówię, no, ja w poprzednim odcinku to mówiłem, że zjeżdżam sobie na trawnik, nic się nie dzieje, dalej mogę jechać samochodem. Cudowna sprawa. Dobra, widzimy tutaj Mercedes SL 65. Człowieku, to będzie niezłe. Daj czadu, bo czeka na tak wygląda ustawienie poziomu trudności, tak? I jedziemy dalej. Mój Lotus już się zagrzewa do walki. Kanta czy Lamborghini, Nissan R35, koło mnie jedzie Charger z wielkim zderzakiem. Wow, Audi TT coś tutaj, nie, to nie Audi TT, to Jaguar. Ale ciekawe, aha, dobra, mam jednak powtórki, bo myślałem, że nie mam, bo klikałem i coś nie działało. Dalej nie mogę cofnąć. Okej, trudno. Dobra, bierzmy tego Merca. Ujeziu, jeju, ten Lotus jest jakiś zwariowany. Jak on czasami potrafi połykać się zakręty, to jest szok. No ale dobra, już nie cofamy. Lecimy ostro do przodu. Tutaj warto przejeżdżać przez te checkpointy, tak dosyć dokładnie. Podejrzewam, że jakbym może nawet bardzo zboczył z drogi, to bym go nie zaliczył, więc lepiej przejechać przez chyba środek drogi. Chociaż raz możemy spróbować przejechać tak poza tymi checkpointami. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, oni mnie tutaj odstawiają na prostej elegancko, dlatego że mój Lotus nie jest zbyt dobry na proste, mój Lotus jest na zakręty, do których właśnie się zbliżamy w tym momencie. Okej, okay, trzymajcie się. O kurde, on w ogóle nie traci prędkości na zakrętach, ten mój samochód. Nie mogę się przyzwyczaić do tego mocnego skrętu i driftowania. Okej, okay, stałem się nagle trzeci, jestem na podium. Mimo że na prostej prawie wszyscy mnie wyprzedzili, to zakręty obejmuje Lotus. Okej, okay. 85%. Zmieściłem się. No, tamtego zioma z przodu będzie trudno podgonić. To już koniec. Koniec, dupa. Dupa, nie mogę cofać, coś jest nie tak w tym wyścigu, patrzcie, klikam, nic się nie dzieje. Widzicie to? O co biega? Może za blisko mety jestem. Ej, naprawdę, coś było nie tak z tym wyścigiem. Ja mam wrażenie, że coś się zbugowało na samym początku, kiedy chciałem cofnąć, a mi nie chciało cofnąć, bo był dopiero co start. Nie wiem, ale to było wszystko ogólnie dziwne. Bardzo dziwnie samochód mi się prowadził. Może taki jest właśnie Lotus. On się fajnie prowadził w klasie A. Teraz wyjątkowo jakoś bardzo, bardzo dziwnie to się wszystko zachowywało tutaj. Dobra, wiecie co, najlepiej to ich wszystkich powyprzedzać, zostawić z tyłu strasznie i sobie jechać spokojnie przodem, tak jak to robiłem w poprzednim odcinku na tych wyścigach. Postaramy się częściej puszczać ten gaz na zakrętach, więcej dohamowywać. Wow, i mniej jechać po ścianach. A, czy tam jedzie? Wow, Lexus LFA z przodu. Nie wiem, ja tu muszę cały czas zerkać na mapkę, bo ja jej nie znam. Słuchajcie, to jest Lexus LFA. O, żeż ty. Cyk, i załatwieni. Dobra, teraz sobie tylko spokojnie jechać. I gitara. Będę zerkał na mapkę, żeby czasem nie popełnić jakiegoś karygodnego błędu. Ewentualnie mam jeszcze to cofanie, ale naprawdę coś jest z tym wyścigiem nie tak. Tutaj samochód prowadzi się jakoś dziwnie. Może ten Lotus taki jest. Ale nie można było sobie cofać w odpowiednim momencie, ani nic? Dziwna sprawa. I znowu na tej prostej mnie podganiają. Jednak Lotus nie jest dobry na te proste. Dobra, puścimy trochę gazu, elegancko. Co mnie tu dogania? Ten LFA, skubaniec. Dobra, na pół gazu jadę teraz, żeby czasem nie zarzuciło mojego Lotuska. Ale on serio skręca jakoś za dobrze. I jest tak nadsterowny,
że mu zarzuca tą dupę. Ja muszę puszczać gaz. Jak się to opanuje, to jest... Nie wiem, ten samochód zdaje się, jakby był w ogóle wycięty... Sposób prowadzenia jego, jakby był w ogóle wycięty z jakiejś innej gry. Okej, tutaj trochę skopałem ten fragment. Ktoś mnie tam podgania. Założę się, że właśnie Lexus. A, ja się tak łatwo nie dam. No, po przesiadce z jakiegoś innego samochodu do Lotusa Exige'a jest dziwnie. Ale okej. Załatwiłem to. Pierwsze miejsce. Zróbmy w ogóle całe te mistrzostwa, zobaczymy, czy będzie jakiś bonus, jeśli zrobię nie mistrzostwa, tylko te wyścigi uliczne. Zobaczymy, czy dadzą za to jakiś bonus dodatkowy. To była klasa A, sorry. A jeszcze musimy zrobić w klasie B wyścig tutaj i chyba w A jeszcze. Do A nie wiem, co bym tam wybrał. Może jakiś nowy samochód? Zaraz zobaczymy. Tak czy inaczej, sporo mam już tych kredytów, trochę się uzbierało, nie wydaję ich tak pochopnie. Main Street Drag, tak się nazywa ten wyścig w klasie A. A tutaj mamy właśnie w B klasie. Zobaczmy, które samochody już tam mamy w B. Nie. Muscle Cara nie bierzemy do B. Tu mamy A. Kurczę, no. Musiałbym coś nowego kupić. Zastanawiam się, tym GTR-em, 2000 GTR niespecjalnie mi się dobrze jechało w B. Weźmy sobie tego. Okej. Cyk. Weźmiemy sobie Forda Raptora. Teraz nikt nie będzie mnie spychał z drogi, absolutnie. Będę sobie jechał swoją drogą, a jak ktoś będzie mi chciał zajechać drogę, to jego problem. Ten samochód to jest czołg na tych wyścigach w Fordzie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślę, że będzie w porządku. No, ten samochód bardziej ospale się prowadzi niż Lotus. Nie jest taki nerwowy. Honda S2000, Evo 10. Tam widzieliśmy parę innych jeszcze samochodów, które trzeba rozwalić. I koło mnie chyba startuje Supra. Tak. No to gaz. Okej, wiadoma sprawa, że zostanę troszeczkę z tyłu na starcie, mimo że mam bardzo dobrą trakcję, dzięki temu, że samochód jest ciężki. No i ma napęd na 4 koła, szerokie opony. Słuchajcie, to jest dziwne, ale ten Raptor naprawdę dobrze się prowadzi. To jest bardzo dziwne. No, troszeczkę oczywiście czuć, że jest ciężki, no ale ogólnie... Nie wiem, mi się nim jedzie jakoś lepiej niż tym Lotusem. Zmienimy sobie muzykę. A, wyłączyłam się całkiem. No, tu mamy Silvię, S15. Wystrzelimy jak z procy. Dostałem jakiś tam bonus. Wow! Widzieliście, jak wykręciłem? Takim wielkim klockiem. O, do widzenia. Okej, jedziemy za tym ziomem, żeby go podgonić. Ej, ten samochód ma naprawdę dobre przyspieszenie, ten Raptor. On jest jakiś, nie wiem, zboostowany, to jest... On jest OP! Ojej, dobra, sorry. Musiałem tutaj skręcić. Myślałem, że to tam dalej jest, ale oszukali mnie. Dobra, wow, ale mnie oszukał, chciałem go tak fajnie zramować. Cyk! Ej, oni się też ramowali. Tutaj jednak waga ma znaczenie, bo na przykład w niektórych grach wyścigowych jest tak, że niezależnie, czy weźmiemy sobie właśnie jakiś ciężki samochód, pick-up, jak ten właśnie Raptor, czy nawet takiego Lotusa Exige'a, to za każdym razem ramujemy albo tak samo, albo po prostu boty to są jedne wielkie czołgi, których nie da się zepchać. No a tutaj jednak jak zajedziemy drogę Raptorem, to koniec gry. Już możesz wracać na start, powtarzać wyścig. No, powiem wam, że Raptor jest dobry. W klasie B to chyba będzie mój najlepszy samochód, chyba że znajdzie się jakiś lepsiejszy. Może, widzicie, no teraz poleciałem na ścianę. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że no jednak wolałbyś jakiś lżejszy samochód, ale z drugiej strony na pewno przeciśniesz się przez każdy korek. I proszę bardzo, 65 tysięcy znowu w kieszeni, a teraz zrobimy sobie ostatni wyścig w tych ulicznych wyścigach. No, jakimś samochodem z klasy A.
może... Tutaj nie możemy właśnie kupować nowego samochodu, ale bez obaw. Tutaj w okolicy, gdzie jestem teraz ogólnie na mapie, są wyścigi z mistrzostw, które pozwolą mi kupić nowe auto. A może teraz weźmy sobie korwetę, zobaczymy jak mi pójdzie. Nie jeździłem nią jeszcze na trybie normalnym, nie symulacyjnym, więc myślę, że pójdzie mi znacznie lepiej niż w poprzednich odcinkach właśnie tym autkiem. No... Ogólnie Lotus na przykład prowadzi się zupełnie inaczej na trybie symulacyjnym w stosunku do normalnego. Na symulacyjnym mi się nim chyba nawet lepiej jeździło. Startujemy. No i tu mamy wyścig drag. Cokolwiek to znaczy... No ale zobaczcie, wyścig drag, a jednak... Znaczy tak się nazywa, tak drag, ja wiem, że to nie jest drag. Tak się nazywa, no ale jedziemy sobie po krętej drodze. Zmienimy sobie radyjko. Ogólnie Forzy też właśnie słyną z tego, że mamy tutaj bardzo fajną taką chillową muzykę elektroniczną, która chyba każdemu przypada do gustu, co? Tak myślałem, żeby troszeczkę pojeździć na kamerze z kokpitu, ale za każdym razem, gdy to robię poza odcinkami, to ląduję na ścianie. Jakoś wolę widzieć też ten samochód dookoła i to, co dzieje się dookoła samochodu samego, no nie? Bo ten efekt prędkości jest świetny. Znowu to miejsce, chyba po prostu musimy przez nie przejeżdżać za każdym razem. Wow, widzieliście to? Jak fajnie wszedłem. Chciałbym zobaczyć powtórkę tego wyścigu i moment, kiedy to właśnie ta korwetka wchodzi w ten taki drift i przechodzi na to pobocze. Wow! Patrzcie na to, poboczem driftuję sobie, ale mogę sobie na to pozwolić. Zobaczcie, jaką sobie przewagę nad nimi wyrobiłem. No, ta korwetka jest taka driftująca troszeczkę, chociaż na początku w ogóle mi się taka nie wydawała. No i zdecydowanie bardziej driftująca jest Honda S2000, którą bez driftu ciężko jest pokonać zakręt jakikolwiek. Teraz zablokowałem koła, ale to nie szkodzi, bo... Miałem bardzo dużo miejsca, żeby sobie dobrze wyhamować. Dohamowanie jest bardzo ważne, bo gdy dostosujemy sobie odpowiednią prędkość do zakrętu, no to później wyjściową prędkość mamy większą. I gdy mamy dużo czasu też na dobre dohamowanie, to jest lepiej, jeśli jesteśmy doświadczeni w danej tam grze, no nie? Jak tutaj. No a gdy mamy mało miejsca, to albo możemy właśnie zahamować za mocno nawet, albo za słabo i polecimy na ścianę. Przeważnie występuje ta druga opcja, gdzie nie ma miejsca, blokujesz koła i lecisz do przodu. Koniec. Ale udało mi się ładnie to zrobić. Wyjście z zakrętu to jest bardzo ważna sprawa, ważniejsza nawet od przyspieszenia z samochodu. Patrzcie na to, tyle kredytów się zdobywa w tych wyścigach. Oczywiście, bierzemy sobie korwetkę, podjedziemy na następne zawody. Myślę, że te zawody uliczne warto sobie robić. Zobaczcie, ile kasy tutaj wpada, a ja mam jeszcze plus 80% do wypłaty. Jak ja dostaję tu na przykład te 20 albo 30 tysięcy kredytów, to dostaję jeszcze dodatkowo plus... Plus 80% i dostaję właśnie 60 tysięcy, to jest sporo kasy. Okej, okay. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, o którym wam mówiłem, że mamy tu jeszcze dwa wyścigi do zrobienia. I tak... Tu mamy napęd AWD, klasa... O, to ciekawe. Ograniczenia, jeszcze raz. Klasa samochodu musi być równa A lub niższa. Możemy startować z samochodem w klasie A lub niższej. Czy nie musimy mieć A, możemy mieć tak samo C. Tylko ciekawe, czy przeciwnicy będą dostosowani do tej naszej klasy. Tutaj. Musi być równa lub niższa, tak samo. Dobra, tutaj bez rewelacji, czyli pojadę sobie albo właśnie Raptorem, albo kupię jakiś nowy samochód. Zobaczymy. Zacznijmy od tego wyścigu, gdzie mamy klasę A. I tam jeszcze chyba jakaś inna restrykcja była, zaraz zobaczymy, co tam. No i ogólnie będziemy sobie... chyba dokończymy nawet w tym odcinku kolejną opaskę. Dojdziemy do kolejnej opaski. Będziemy mogli już awansować w tej grze. W końcu będę miał, w końcu ściągnę tą pedalską różową z ręki. O, tu mamy, kurde, tańsze upgrade'y. O, możemy dojechać sobie. Pyk. Tabliczka. 20 na 100. Całkowity rabat na ulepszenia. 21%. Kurde, ekstra. No dobra. Okej, weź udział. No i to... Musimy mieć samochód AWD.
No to co, no to kupimy jakiś nowy, bo już mi się znudził, znudziło Mitsubishi Evo 10. A właśnie, jedna osoba pisała mi: Luce, kup Audi RS4. A jeszcze Skyline, a oczywiście będzie trzeba kupić, to jest mus i przymus. A tu mamy Subarki. Nie, dobra, zostaniemy przy Audi RS4. Usłyszymy przy okazji, jak brzmi ten samochodzik. Czyk. Bierzemy dziada. Jaki kolorek? W Forzie Horizon 2 miałem żółty, więc tutaj też damy żółty. 42 tysiące kredytów. I zobaczymy, czy będzie można go podnieść. Czy on będzie od razu w klasie A? Chyba będzie od razu, co? Tak, chyba będziemy seryjnym jechali. No dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Audi RS4. Może zrobimy go do klasy R2. Bo ja, to by była masakra. W sumie nie jeździłem jeszcze żadnym samochodem z jakiejś takiej bardzo wysokiej klasy R1 czy R2. Okej. Okay. Ten wóz. Nowe elementy nie są sprawdzone, ale to nie problem, bo nie będzie trudno cię pokonać. Mhm. Okej, okay, zobaczymy, ziomek. Taki pewny siebie jesteś? Byk, moje Audi. Zobaczcie, sprzedujecie takie samo Audi i nawet taki sam kolor wybrany. Czy to przypadek? Takie same felgi, wszystko takie same. No dobra. Próbujemy pogonać tego gościa w Range Roverze. Mam nadzieję, że się uda. Później będziemy musieli go pokonać w pojedynku i wygram jeden z jego samochodów prawdopodobnie. Ale póki co musimy się skupić tutaj na walce. O, 4x4 napęd, to jest to. Lecisz sobie na zakręcie, lecisz bokiem na zakręcie, gaz do końca, nie zarzuca ci dupy, ani samochód nie jest podsterowny i nie wypada z zakrętu. Po prostu jedziesz do przodu, tam gdzie koła są skierowane. To jest ekstra. Nie ma mowy o jakimś tam zarzucaniu. Ja normalnie mogę sobie tutaj na każdym zakręcie, chyba nawet na ręcznym wchodzić, ale chcę pokonać jak najszybciej te zakręty. Jest tu ciasno bardzo. To nie są już te wyścigi uliczne, nielegalne, tylko tutaj już trzeba, wiecie, jechać dupa za dupą. 4 okrążenia mamy aż, ale te okrążenia są krótkie, więc wyścig wcale nie będzie taki długi. Masz, dziadu, gdzie się spychasz? O, poleciałem trochę. Będę walczył z tym Mitsubishi, tak nie może być. Muszę go wyprzedzić jak najszybciej. Ale on się tu gnój spycha, o, widzicie? Widzicie, jaki gnojek? Gonimy dwa suwy jakieś. Okej. Okay. Tutaj trochę tak delikatnie z gazem. Widzę, że z przodu jedzie Jeep Grand Cherokee. Jeep Grand Cherokee, szeroki. To wcale nie jest taki szeroki. Nice, no na razie. O, proszę, wysunął się na prowadzenie baran. Nawet nie muszę wymyślać na niego nazwiska. Przezwiska. Bo jego nazwisko jest przezwiskiem. Baran. Jak można mieć na ksywka? Nie, to jego ksywka to jest... baran, bez kitu. Nie jakiś, może tam jakiś baron czy coś, nie pomylili się w tłumaczeniu czy coś. Może to miał być baron, a nie baran. Ale w sumie baran mi bardziej pasuje. Okej, okay, mamy pierwsze miejsce. W sumie były tam trochę problemy, jak się przepychałem z tym Mitsubishi, ale jest okej. Okay. Tutaj znacznie mniej tych punktów się dostaje, 23 tysiące. I zobaczcie, chyba jeszcze tylko jeden wyścig dzieli nas od pomarańczowej opaski. Byłoby super. No, kupimy sobie jakieś nowe samochody. Mamy teraz w sumie Audi RS4, którą by trzeba było przetestować, ale znowu też mnie denerwuje, że pojedziemy sobie na ten wyścig i musimy już wziąć inny samochodzik. Ale to nic, przecież możemy sobie kupić. Możemy sobie kupić wszystkie samochody po kolei. Zobaczcie, że już tych kredytów mam trochę. Chociaż może warto by było też odkładać kasę na jakieś szybkie, bardzo szybkie fury. O, musimy tu zjechać. Znowu jakiś shooterowy? Nie, to tylko taki fragment, nas prowadzi GPS właśnie tutaj. Okej. Okay. Czyli co, teraz mamy klasę B i tu chyba więcej takich ograniczeń nie było. Coś tutaj widzę, że też będzie offroad jakby. Zobaczmy. Organizatorzy nie pozwolą ci wziąć udziału w wyścigu, dopóki nie wybierzesz innego.
Dobra, bierzemy mojego raptorka jednak. Nie kupujemy już samochodu. Okej. Usuwamy części. W klasie B raptor spisywał się fajnie, więc tutaj też nie, raczej nie powinien mieć żadnych problemów. Zwłaszcza, że będziemy tu chyba jeździć po offroadzie troszeczkę. Znaczy offroadzie. To jest bardziej taki szutr. Szutr, nie szutr, taka ubita droga. To raczej nie powinno być problemem dla mojego raptora z bardzo, bardzo grubym bieżnikiem. Czy głębokim może? Okej, start. Jak mawiają w Ameryce, skopię ci pyłek. Dobrze, baran. Zobaczymy, kto komu skopie tyłek. Bo już kilka razy byłeś taki head do przodu, to się okazało coś zupełnie innego. Zmienimy sobie radyjko. Zobaczymy, jak po bezrożach sobie radzi raptor. Tak sobie, dobra. Cztery okrążenia. Trzeba ich wszystkich wyprzedzić. Przede mną Supra. No i współczuję tej Suprze. A raczej kierowcy, bo napęd na tył, trochę szutru. To nie jest dobra kombinacja dla tego samochodu. Okej. Kurde, ja tu dostaję punkty za ten drifting. A to się nie driftuje, to się po prostu tak jedzie na tym bezdrożu. O, właśnie tak. No, szóste miejsce to nie najlepiej. Trzeba się trochę podkręcić. Okej. Tych z przodu dwóch to wiem, że wyprzedzę na 100%, ale jak tam dalej będzie, to może być trudno. O, tutaj Subarka nie dała się wyprzedzić. Dobra. Widzę, że tam z przodu są w miarę skupieni. Dwóch się tam o pierwszą pozycję bije ostro. No, myślę, że jakoś dam sobie radę. Jeszcze się nie poddaję, nie restartuję wyścigu. Zaraz kupę zrobię. Cyk. Gaz, 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 gaz. Oj. Oj. Może być ciężko. To przedostatnie okrążenie. A jeszcze tego Subar... Jeszcze tej Subarki nie połknąłem. To niedobrze. No, ciężko jest. Teraz się tam, kurczę, oddalili wszyscy od siebie. Zobaczcie, strasznie, strasznie się oddalili. Może nie muszę mieć nawet pierwszej pozycji, bylebym dostał te punkty i tak awansuję. No kurde, coś mi tu nie idzie. Za dużego kloca chyba wziąłem na ten wyścig. Tutaj jednak jest dużo ciasnych zakrętów, co? Ale z drugiej strony, no jest ten shooter. Szutr. Za dużo driftuje. Dobra, chodź Subarka. To jest takie miejsce, gdzie powinienem atakować na każdym okrążeniu, bo wszyscy tutaj jeżdżą takim ładnym łukiem, a Lucek się wpycha na Krzysia. Czy na Lucka raczej. No i co? I czwarta pozycja to nie najlepiej. Powiem wam, że najgorzej w tym odcinku chyba będzie. Cyk. Gdzie tam? Stój z tyłu. Dobra. Pokażcie, ile ten kredytów, oczywiście malutko. Ale czy będzie awans? Hej, mam coś do załatwienia w centrali wyścigów. Spotkajmy się tam. Będę miała dla ciebie pomarańczową opaskę. Okej. No to świetnie. To możemy teraz ruszać po pomarańczową opaskę i myślę, że po nowe wyścigi. Zobaczymy, czy ten ziomek będzie chciał mnie wyzwać na swój pojedynek. Tak jest! Możemy skopać mu dupsko. Nissan GT-R z 2012 roku. Ale najpierw pójdziemy po opaskę. Dobra, zamknij się, gościu, ja już nie chcę ciebie słuchać. Sobie dam radę bez ciebie spokojnie. Ale widzieliście, co tam było? Zerknijmy, patrzcie. Wyścig po autostradzie. Ho, ho, ho! To my się tu odpowiednio przygotujemy, ziomek.
idziemy najpierw odebrać opaskę, a później kupimy jakąś wypasioną furę za, myślę, całą nawet sumkę, którą mam. I się zmierzymy z tym baranem. Ta. Pomarańczowy. Pomarańczowa opaska na nadgarstek. Dajesz radę nawet znanym kierowcom. Ponoć Darius Flint zaczyna się ciebie obawiać. Mhm. Okej. Okay. Mamy zrobione, kupujemy nowe auto. I to będzie hardkorowe auto. Gwarantuję wam. Wow, coraz więcej tych wyścigów, co? To będzie hardkorowe auto. Gwarantuję, że będzie to jakiś koksu. O, jest. Może tą Ferrarkę weźmiemy sobie, co? Kurczę, no ale myślałem, że... Chociaż Murcielago też by było fajne. A dobra. Ferrarka jest fajna. Weźmiemy sobie żółty? Nie, to jest ten kolor pomarańczowy, bo tak, dlatego że mam teraz opaskę pomarańczową i to będzie taki samochód właśnie dla mojej opaski pomarańczowej. Tak, weźmiemy sobie ten samochodzik do trybu włóczęgi, jakkolwiek to nie brzmi, i stuningujemy sobie go najpierw. Do klasy, w klasie OS on już się znajduje, ale musimy go najpierw wymaksować w tej klasie. Ojej, jak ten kolor wygląda! Nie sądzicie, że brzydko? Powiem więcej, okropnie. Musimy przemalować ten samochód i to bardzo szybko. Dobra, zobaczmy, czy jakieś malowanie tutaj fajne będzie do tego samochodu. Okej, umówmy się tak. Zanim zobaczę jeszcze te malowania, umówmy się, że wybieram trzecie. Od góry, okej? Wybieram dla mojego samochodu i uwaga! Trzecie od góry jakie będzie? O nie, jakieś fioletowe! 50 tysięcy kredytów akurat jakieś fioletowe mi się trafiło. Ja pierdziu, co to jest? Dobra, umówiłem się, że bierzemy to, to bierzemy to. Boże ludzie, co ja zrobiłem? Jak to wygląda? Co to jest? Jak ktoś mógł zrobić takie malowanie? Szanuję tą osobę, która się takim malowaniem będzie chwalić przed znajomymi bez kitu. Gratuluję odwagi. Automatyczne ulepszenie. Nie mam zbyt dobrych wspomnień z tym automatycznym. Ale spróbujmy. Dobra. S-klasa, od razu R2 dajmy, o co? Nie no, żałuję troszeczkę, że tego Aventadora nie można było wziąć, bo bym nie miał go w klasie S. Ale w sumie też żałuję drugiej rzeczy, bo to Ferrari chyba ma napęd na tył. Jeśli tak, bo tak poczułem, jak tylko się przejechałem parę metrów. Jeśli ma napęd na tył, to lipa trochę. No właśnie chciałem mieć fajną trakcję z GTR-em, lepiej byłoby mieć coś z lepszym startem. Okej, zobaczmy te ulepszenia, ponieważ będziemy się ścigać tym samochodem po autostradzie i chyba tylko raz. Nie mam zamiaru ścigać się nim więcej. Aj, nie można zrobić 4x4. Dobra, zobaczmy. No to ciekawe, nie jest wymaksowany Enzo Ferrari V12. No jaki mamy tu seryjny? Dwie turbo sprężarki. Przyspieszenie będzie lepsze. No. Aha, dobra. Jak zainstalujemy dwie turbo sprężarki, to będziemy mieli W3 od razu. To dziękuję, dziękuję już na starcie. A teraz tak. Nie będzie nam potrzebny żaden spoiler, bo będziemy musieli osiągnąć jak najwyższą prędkość na tym wyścigu. Felgi ładne są te od Ferrari. Więc niech zostanie tak jak jest. Już. To będzie chyba. Tylko jeden wyścig, który wykonam w tym samochodzie. Serio. On nie kosztował tam jakoś super dużo. I serio, te żetony, które wydałem na niego, nie żetony, tylko kredyty, które wydałem na niego, spokojnie zarobię sobie gdzieś tam indziej. Dobra, teraz musimy się nim kawałek jednak mimo wszystko przejechać. Po to, aby go troszeczkę poznać. No kurczę. Nowy samochód. No, to na pewno tylny napędowiec. Nie ma opcji. Czuć to w grze ewidentnie. I czuję, że właśnie nie będę miał takiego dobrego O! Wóz w Red Rock. Obszar jest zaznaczony na twojej mapie. No kurde, dopiero tam byłem.
Dobra, świetna wiadomość, dlatego że w następnym odcinku właśnie myślę, że już na 90% będziemy szukać samochodów tych ukrytych gdzieś tam. Wow! Okej. I... cyk. No nie wiem, wydaje mi się, że to Ferrari nie będzie miało najlepszego startu. To jest takie kombi, nie? Nie, ogólnie bardzo, bardzo fajny pomysł Ferrari, jeśli chodzi o takie samochody. To jest chyba bezpośredni konkurent Panamery, ale tej takiej GT, czy tam nie wiem jak się nazywa ta najlepsza. Tak wygląda nawet pod kształcie, ale Ferrari z kształtu bardziej mi się podoba. Szczególnie przód Ferrari jest piękniejszy dużo niż Panamery. Panamera wygląda strasznie topornie. Może tego teraz nie widać na tym nagraniu, bo z tym kolorem samochód wygląda... No ale mówiłem, trzeci od góry, no padł akurat na tego i za 50 tysięcy kredytów, no. Ale powiedziałem to powiedziałem. Może zróbmy sobie jakąś taką zasadę, że zawsze bierzemy te kolory, czy ten jakieś tam... albo inaczej. Będziemy dobierać kolory ze względu na który to jest odcinek, no nie? Teraz wybrałem trzeci, ale to na pewno nie jest trzeci odcinek. Tylko chodzi o to, że... O, nie można tego rozwalić, dziwne. Chodzi o to, że na następnym wyścigu, jak będziemy... następnym odcinku, jak będziemy sobie brać jakiś samochód, to wybierzemy go właśnie... jego kolor, czy tam malowanie, wybierzemy któreś tam od góry, według odcinka. Nie? Jak nie będzie dostępnych tyle malowań, to będziemy po prostu odliczać. Na przykład będą dwa malowania do tego samochodu, no to będziemy odliczać, powiedzmy, będzie to 16 odcinek i tak będziemy odliczać między tymi dwoma malowaniami. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, aż do 16 i będziemy mieli wylosowany kolorek, czy tam jakieś malowanie. No, tym razem nie wylosowało za dobrze i w sumie dobrze, że tego malowania nie losowałem też dla Hondy S2000 z poprzedniego odcinka. Bo no, tam było dużo, dużo takich malowań, których raczej nie chciałbym zobaczyć na tym samochodzie, na tamtym. Tym bardziej, że jestem fanem Hondy S2000, bardzo lubię. Okej, okay, dojeżdżamy. Nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie. Z GTR-kiem ścigać się na autostradzie... już mnie boli, już mnie to boli. Ten start. Okej? Okay. Okej? Okay. Tylko patrzcie na ten start, na bank GTR mnie zostawi. No ale trudno, wybrałem ten samochód, spróbujmy go pokonać. Myślę, że damy radę jakoś. Nie są ci przeciwnicy tutaj aż tak strasznie trudni, a przynajmniej nie byli do tej pory. Zobaczymy jak będzie teraz. Mhm, let's go. Dobra. No, chyba nikt nie jest zaskoczony. Ale spróbujmy dalej. Ta Ferrarka też jest dobra właśnie na dragi. Może uda się tego barana podgonić. Wow, serio? W środku biało? Nice. Biało i złoto. To chyba ktoś to tak namalował, bo nie wiem czy środek można też malować w tej grze? 325 km na godzinę i dalej nie możemy gościa dogonić. 22%, więc jeszcze chyba gdzieś później będą jakieś zakręty. Coś tak czuję. Dobra. No, czuję, że go podganiam. Ale ten start mnie zmiażdżył, dosłownie. Jakby były tu trochę zakręty jakieś. O, już się robi trochę wężej. Jakby były trochę zakręty, to bym miał szansę go szybciej dogonić, ale uwaga, coś się dzieje, coś się dzieje. Słuchajcie, tutaj na zakręcie znacznie zwolnił baran jeden i już się zbliżam i wygram chyba GTR-ka. To jest dopiero 50%, więc na bank będą jakieś zakręty, chyba że rzeczywiście jedziemy na autostradzie dookoła całego Colorado. Nie mam pojęcia. Na razie cały czas autostrada, ale patrzcie co się dzieje, zwęża się droga i ja też, kurczę, dałem dupy. Ale jedziemy, trzymamy się w strumieniu, może uda się właśnie go w ten sposób podgonić. Chociaż ten strumień tutaj w Fordzie, on tak działa, a nie działa. No. Zobaczcie, że jadę niby w tym cieniu aerodynamicznym, a i tak mi ziomek odstaje, nie?
Jeszcze go uderzył, cholera. No dobra, doganiam. No to chyba nie ma... O, pod koniec mamy właśnie parę zakrętów, gdzie ewentualnie możemy coś tam poświrować samochodem z napędem na tył. A ciekawy jestem, czy jeśli bym... Właśnie, możemy sobie kiedyś powtórzyć to wyzwanie w GTR-ku albo jakimś samochodzie z napędem na 4 koła i zobaczyć, czy GTR rzeczywiście będzie tak... czy w ogóle samochód jakiś inny z napędem na 4 koła będzie też tak dobry jak GTR, co? Wtedy byśmy sprawdzili. To jest w sumie fajne miejsce do testowania samochodów w klasie S. No Ferrarka się tu tak średnio spisała. Wolałbym jednak zmiotnić tego przeciwnika. Chyba wygrywasz wóz, Marko. No dobra. Udało się wygrać GTR-ka. Mamy samochód już taki konkretny, z napędem na 4 koła, z świetną kontrolą startu i świetnymi osiągami. Jedno z najlepszych przyspieszeń od 0 do setki na świecie. Nissan GTR R35. Witamy w naszym garażu. A was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.